Proszę Państwa, no więc jest u mnie, siedzi przede mną człowiek, no boi się pokazać twarzy, nie dziwię mu się. Naprawdę, układ w sądzie, w katowickim sądzie jest dla mnie bynajmniej układem niepojętym. Kierowca prezesa sądu no popełniał przestępstwa, przestępstwa na zlecenie różnych sędziów, prokuratorów, w tym także swego szefa, niszcząc, ukrywając akta, które mogły grozić mafii, która zajmuje się wyłudzaniem setek milionów złotych podatku VAT, mafii, której pomaga cały czas doradca pana Rostowskiego. Zobaczcie, to są wywiezione akta przez tego człowieka, czy także dokumenty finansowe sądów. To są oryginalne rzeczy, które mają zniknąć, które mają po prostu zniknąć, bo zapisy tutaj w tych wszystkich sprawach kadrowych, organizacyjnych sądu no, pogrążają ludzi, którzy wyprowadzają z tego sądu potężne pieniądze. To, co ten człowiek opowiada, zobaczcie, nie wiem, czy te napisy widać, to są dokumenty, oryginalne dokumenty tego sądu, co działu administracyjnego. To jest cała dokumentacja sądu, słuchajcie. Nawet no, całe akta, za które zapłaciła mafia, żeby zniknęły w tej sprawie. To jest sprawa 5K158/12 sądu akurat rejonowego Katowice Wschód, te akta, tak? No, wyprowadzanie pieniędzy, fałszowanie dokumentów finansowych tego sądu. Nie wiem, kto mi tłumaczy, że sądy co miesiąc składają raport finansowy, na podstawie którego są finansowane, tak? Bo ja tego nie rozumiem, nie znam się na tym. Tak? Tak. No i zobaczcie, no dokumenty sądu są na biurku stonogi. Oczywiście, ponieważ ja już w tej chwili mam świadomość, że te dokumenty pochodzą z przestępstwa, to niestety ich nie zatrzymam i nie będę publikował, i nie będę przestępcom ułatwiał życia, tylko pan w tej chwili uda się do prokuratury, z którą od wczoraj korespondujemy, i pan zgłosi tą sprawę i podniesie konsekwencje tego. No, człowiek się wystraszył się po tym, jak zobaczył egzekucję niepokornego współpracownika tej grupy. Kochani, grupy, w skład której wchodzą również politycy. Ja celowo nie mówię tych nazwisk, bo sprawa jest za poważna, żeby rzucać sobie tak nazwiskami. Niech pan zostanie zweryfikowany procesowo poprzez przesłuchanie i zebranie dowodów, bo no, dla mnie dowód jest, że dokumenty, pół dokumentów finansowych sądu leży na biurku stonogi, tak? Sądu rejonowego Katowice Zachód. To są kwestie korupcji, to są kwestie rozdawania sędziom przez fundację, której pan jest prezesem, pieniędzy, samochodów. To są ustalone rzeczy. No, celowo nie wypowiadam nazwisk, bo no niech ktoś coś z tym zrobi, że stonoga nie jest prokuratorem ani sądem w Polsce. No ale czegoś podobnego nie widziałem, no nie widziałem, wierzcie mi. To tyle w tej sprawie, nic więcej nie będę publikował. Niech zajmie się tym prokuratura i tyle.